296 i 340 i za chwilę podamy Państwu imię i nazwisko tych zawodników. A na stadionie mamy już pilota, proszę Państwa. Zawodnicy już zbliżają się do linii mety. Proszę Państwa, powitajmy brawami prowadzącego 35 bieg i prawdopodobnie zwycięzcę oraz drugiego zawodnika. Mamy pilota, proszę Państwa, i za chwilę. Dobra, może inaczej. Ja to będę stał, a ja tylko inny. Szanowni Państwo, już za chwilę dobiegnie pierwsza osoba. Jest to osoba z numerem 340. Pan Olinik Paweł z czasem 32 minut, a na mecie już jest druga osoba. Pan Mustachenko Dimitri Zeszna z czasem 32 minut i 33 sekund, a to oznacza, że różnica między nimi wynosiła 5 sekund. To była nasza dwójka zwycięzców, ale przecież walczymy jeszcze o miejsce trzecie. I ostatnie, walczymy o każde miejsce. Każdy na tym biegu będzie zwycięzcą. Dwójka zawodników już na linii mety, już szczęśliwi. 10 kilometrów za nimi dokonali wielkiego, wielkiego wyczynu, a na bieżnię biega kolejny zawodnik. I kolejny zawodnik na stadionie. Za chwilę podamy Państwu numer i nazwisko zawodnika. To mamy trzecie i czwarte miejsce, proszę Państwa. W 35 biegu. Ostatnia prosta. Pan z numerem 308 biega właśnie na linię mety. Jest pan. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Krawczyk Szymon z Leszna, czas 33 minuty i 50 sekund. A ostatnią prostą pokonuje również zawodnik z numerem 322. Duże brawa, proszę Państwa. Czwarte miejsce jest dla pana Krowalwica Sergija o czasie 34 minut i 6 sekund. Do linii mety zbliżają się kolejni zawodnicy, a to oznacza, że coraz więcej zawodników jest razem z nami. To oznacza, że 10 kilometrów, coraz więcej osób ma już za sobą. Na linii mety pan z numerem 323, Nagirniak Wiktor. Czas 34 minuty i 38 sekund. Dalej biega pan z numerem 323, Ryba Helenko Oleksy z Leszna. Czas 34 minuty i 46 sekund. Ostatnią prostą w biegu na dystans 10 km pokonuje pan z numerem 339. Lachodir Juri z numerem z czasem 35 minut i 12 sekund. Kolejna osoba z numerem 317 to pan Wojciech Wenderski z Krobi. 35 minut i 24 sekundy. Na metę biegł pan Kozłowski Klaudiusz, pan Miastowski Dawid oraz pan Łucyk Maciej. Linię mety przebiegł właśnie pan Bosy Daniel z Kościelna z czasem 35 minut i 57 sekund. Zawodnik z numerem 158, pan Musiał Tomasz, dalej pan Kapała Sebastian. To kolejni zawodnicy, którzy zawitali na linię mety po dystansie 10 km. W 35. jubileuszowym biegu imienia Edmunda Bojanowskiego. Brawo,
Na linii mety czekają paparazzi, czekają wierni fani, czekają medale, czeka woda chyba, która jest teraz kluczową nagrodą dla naszych zawodników. A na naszą bieżnię wbiegł kolejny zawodnik. Ale mówię, tam był zaraz raszasz, nie? Tam czyli w sumie co, możemy mieć stamtąd trzeci punkt, tak? Ja tylko taki rozkaz dostałem. Ostatnią prostą z numerem 321 pokonał pan Chlebowski Marcin z Kobylina z czasem 37 minut i 35 sekund. A do linii mety dobiega zawodnik z numerem 187. Pan Janowicz Roman z czasem 37 minut i 48 sekund. Kolejnym zawodnikiem z numerem drugim jest pan Mateusz Zając z czasem idealnych 38 minut. Witamy na mecie. A do linii mety dobiegają pierwsze zawodniczki. A to oznacza, że zwyciężczyni w kategorii kobiet zostaje pani z numerem 295, pani Ptasiuk Kassarina. Kolejna pani z numerem 387, Kryktica Olena z czasem 38 minut i 40 sekund. Przepisywać z tego. Z druku i tyle. Nie, no bo już się zamyślałem. Dobrze pani wypisać, spokojnie, pani wydrukuje wszystko. Kolejne osoby, które zawitały na linii mety to... Pani Krzyknica Olena, przepraszam, to numer 337. Następny był pan Grzymała Jakub, pani Oliniuk Swietłana, następnie pan Graf Radomir, a na linię mety wbiegł właśnie pan Kostrzewski Dariusz oraz pan Karasiewicz Piotr. Z numerem 13 pan Łukasz Kaczmarek z Grodzenia z numerem 39 minut i 28 sekund. Następnie pan Mariusz Wira z Borku Wielkopolskiego z czasem 39 minut i 35 sekund. Ostatnia prosta, ostatnie siły. Pan z numerem 214, pan Rafał Matyśkiewicz z Gostynia z czasem 39 minut i 57 sekund. A na linię mety wbiegł pan Sobczyk Bartosz oraz pan Świerowski Maciej. Nagra Hubert z Piasków to kolejny zawodnik, który przekroczył linię mety, który pokonał dystans 10 km w jubileuszowym biegu imienia Edmunda Bojanowskiego z Piaskach. 256, 196 to kolejne numery, które zawitały na naszej linii mety, a był to pan Adamowicz Bogusław oraz pan Roszak Marcin. Kolejną osobą, która do nas dotarła, to Rafał Przybył z czasem 40 minut i 44 sekund. Pan z numerem 30 to pan Garbarek Wiesław z Jarocina oraz kolejna osoba to pan Wojciech Janowicz z Rydzyny z czasem idealnych 41 minut. Linię mety przekroczyła kolejna zawodniczka z numerem 341. Kolejne osoby, które do nas zawitały, to pan Nowacki Cezary, Janowski Paweł z czasem 41 minut i 23 sekund.
wierny doping kibiców, wierne wsparcie na tych, na tych ostatnich metrach, ale to przecież i te metry są tymi najważniejszymi, bo trzeba dobiec, trzeba pokazać, że walczymy do samego końca. Dziękuję bardzo, fajny bieg, elegancko. Linie mety przekraczają kolejne osoby. Pan z numerem 67, pan Szafranek Łukasz, czasem 42 minut i 4 sekund. Kolejna zawodniczka z numerem 320, pani Kołaczkowska Katarzyna z Poznania, o czasie 42 minut i 12 sekund. Kolejną, ostatnią prostą pokonuje pan z numerem 143. Pan Detlaw Remigiusz z Gostynia. Kolejne osoby, które do nas zawitały, to Świstek Lucjan oraz Michalewicz Sebastian z Gostynia. Kolejne osoby, które do nas przybyły, to pan Pawlicki Bartosz, pan Rozwałka Marcin, Tomaszewski Artur, Nowak Marcin, Nikolin Przemysław, Bujak Damian. A to było na zielono i to wystartowało. Jeszcze 30 lat jeszcze. Linię mety przekroczyła pani Marlena Nowacka. Duże brawa. Mieszkanka Piasku, Marlena Nowacka. A zaraz za nią pan Łuszkiewicz Bogdan, Stefański Piotr, Janowicz Jerzy, Frankowski Jarosław, Dominik Fabian oraz Kubiak Michał z Gostynia. Do linii mety zbliża się pan z numerem 231 oraz pan z numerem 21. Byli to Bujak Michał oraz Kasperski Tomasz. Dalej linię mety przekracza pan Frąckowiak Tomiasz oraz Jaszkiewicz Adrian. A razem z nami już jest Knie Mariusz, Wujek Marcin oraz Rejek Wiesław. Kolejna zawodniczka, która przekroczyła linię mety, to Walkowiak Cieślak Maria, następnie Mikołajczak Wiesław, Dudek Bartosz, Kufliński Maciej, Jerz Jolanta, Raszewski Grzegorz. Numer 225 to pan Grzeszczak Karol. Pan z numerem 300 to pan Waleński Marcin z Leszna. Następnie pan z numerem 15 to pan Naskręt Dariusz z czasem 44 minut. Dariusz Naskręt. 46 sekund. A linię mety przekracza pan z numerem 42. Pan Gorynia Hubert o czasie 44 minut i 58 sekund. Zawitali do nas kolejni zawodnicy. Pan Gorynia Hubert, pan Pawlek Mariusz, pan Kiebik Stefan oraz pan Kucharski Krzysztof. Wszyscy ci zawodnicy mają za sobą już dystans 10 km. Ale walka trwa do końca. Każde miejsce się liczy. Kolejni zawodnicy to pan Kaczmarek Mirosław, Pazurczyn Marcin, Wierzgowska Aleksandra, Tomaszewski Dominik, Smektała Adam. Kolejne osoby to pan Rolnik Jarosław, Wajszak Lidia, Dymarski Szymon, Małyszek Krzysztof, Knap Janusz. To kolejne osoby, które zawitały na linii mety. Pan z numerem 189, Biernat Dawid, następnie Mazurczak Marta. Kolejne osoby, które do nas docierają, to pan Tomaszewski Przemysław. Dwaj bracia Jakuszkowie. Jakuszek Krzysztof. Krzysztof i Paweł. Paweł Jakuszkowie, Piaski. Kolejna osoba to Zjeżdżałka Artur z Pępowa z numerem 181. Film! Nagraj!
Kolejne osoby to pan zjeżdżałka Artur, Kraus Dewit oraz Wiernacka, numer 154, witamy na mecie. Kolejna osoba, która wbiega, to pan z numerem 82, pan Wojciechowski Paweł. Ej, wuja Przemo! Nadbiega uczestnik z numerem 174, pan Wojtkowiak Kazimierz z czasem 47 minut i 10 sekund. Walczymy do samego końca. Ale masz bujną wyobraźnię. To możemy tak przez to zbiegło? Nie. Już tak niedaleko. Wszyscy pokonują ostatnie metry, a do nas w biegu pan Tomiak Przemysław, pan Kin Adrian oraz pani Napieraj Sonia. Linię mety przekracza zawodnik z numerem 310, pan Jaskulski Maciej, a następnie Donaj Łukasz, Stachowiak Marcin. To kolejni zawodnicy, którzy są razem z nami i przebiegli dystans 10 km. A na linię mety w biegu pan z numerem 51, pan Dziubałka Marcin z Kulowa. Czas 48 minut i 4 sekundy. Zbliżają się do nas kolejni zawodnicy, numer 137 oraz numer 318. Jest to pan Burkowski Jarosław oraz Jędrzyczka Jacek Burkowski. To ma być, że nie miało lepiej. Nie, nie, ale linię mety przekroczył właśnie zawodnik z numerem 179, pan Dajewski Andrzej. Widać zmęczenie. Dużo brawa, proszę państwa. Ale już jest po wszystkim. Już 10 km za wami. Następnie wiemy bardzo. Piotr Bartek z Gostynia. Kolejne osoby, które do nas biegają, to pan Ratajczak Tomasz, pan Leśniewicz Przemysław, Mikołajczyk Zbigniew, Kuik Anna, Grzesiak Krzysztof, Nowacki Maciej, pan Gębalski Szymon, Majszak Michał, Majszak Michał, Michalski Tomasz, Furmanek Piotr. Myślę, że marzeniem każdego ojca usłyszeć od swojego syna jest słowa: tata, jesteś najlepszy, które przed chwilą u nas na linii mety padły. Numer 27 i 251. Pan Jakubowski Rafał. Pana starostę powiatu gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego, który ukończył 10 km w 35 biegu imieniem błogosławionego Edmonda Bojanowskiego. A kolejne osoby to pan Glabak Piotr, Kubiś Andrzej, Chibik Natalia, Tomczak Mateusz, Jankowski Eryk, Chórze Bartek, Rybicki Jacek i Podjuch Juliusz. Linię mety przekroczył właśnie pan Nowaczyk Paweł, Molinów Jakub, Szybulski Kazimierz, Kalitka Tomasz. Ostatnią prostą pokonali właśnie Tomczak Dariusz, Saint Begmara. Hildebrand Szymon, Brandenburg Michał, Wilczak Daniel, Gębalski Marcin, Jankowski Karol, Okupnicza Grafa, Łakomy Jarosław, Nadwierowski Ksawery, Niedzińska Andrzeja Koniecznego, sekretarza Gminy Piaski. Dziękujemy bardzo. Konieczny Andrzej. Jest nas coraz więcej na linii mety, a to oznacza, że 10 km już za zdecydowaną większością wszystkich naszych uczestników. Jest z nami już pan Konieczny Andrzej, Chmieliński Mateusz, Paluszkiewicz Małgorzata, Paluszkiewicz Basia, Koszel Daniel, Leśniak Daniel, Waleński Michał, Skrzypczak Marian, Urbaniak Marian, Defnik Bartosz, Rogala Anna. Coraz więcej nas jest na linii mety. Już jest radość, już jest po wszystkim, już można się cieszyć.
dobiegli do linii mety. Rogala Anna, Jaromski Hubert, Wolny Karol, Grześ Marek, Bryl Mateusz. Linię mety przekracza pani z numerem 299. Pan z numerem 282 biega razem ze swoim dzieckiem. Najmłodszym uczestnikiem naszego jubileuszowego biegu. Duże brawa, proszę państwa. Najmłodszy uczestnik, a w ogóle nie jest zmęczony. Fakt, że biegł w wózku, ale to jest mały szczegół. Kolejne osoby, które do nas dobiegają, to pan z numerem 197. Kacper Srota. Następny jest pan Przybysz Jaromir. Talikaze Roman, Rosadziński Sławomir. Klubś Rafał. Prędkowski Tomasz. Płócinniak Ireneusz z numerem 58. Furman Jarosław z numerem 14. Ostatnią prostą pokonuje pan z numerem 326. Sadowski Marek. Razem z nami już jest Ostrojski Kamil oraz pani Hankę Marzena. Numer 315, 138, 72 i 223. Pan Dymarski Dominik, Goleńca Krzysztof, Zielińska Kinga i Grabny Henryk. Numer 199, pan Zieliński Waldemar z numerem 53 minut i 19 sekund. Kolejne osoby, pan z numerem 163. Boros Bartosz z Poznania. A są razem z nami Bojek Łukasz, Czerniak Henryk, Dudziak Adam, Baraniecki Zbigniew oraz pan Jankowski Karol. Jest już bardzo dużo uczestników, którzy pokonali dystans 10 km, którzy przekroczyli linię mety, ale czekamy na wszystkich. Czekamy na wszystkich 340 uczestników 35. jubileuszowego ogólnopolskiego biegu imienia Edmunda Bojanowskiego. Jest z nami pan Jankowski Karol, pan Chwastyniak Mateusz, pan Krawczyk Łukasz, Białostórska Olga, Lenartowski Przemysław oraz Nalewajko Jacek, Majewska Fabiana. Sopkowiak Ewa, Wyzuj Patryk, Mielkicki Robert, Grobelna Michalina. To te osoby, które przed momentem przekroczyły linię mety. Linię mety, do której właśnie zmierza pan z numerem 104. Niejaki Radoła Piotr Skunowa. Kolejne osoby za chwilę będą razem z nami. Pan z numerem 57. Stachowiak Waldemar. Pani Roszak Ewa z numerem 103, numer 123, Kunc Piotr oraz numer 331, pan Kadarowicz Dariusz. Linię mety przekracza właśnie numer 86, pan Kasprzak Maciej z Krzemieniewa. Linię mety przekracza zawodniczka z numerem 194, pani Czekała Magdalena z Leszna. Następną osobą jest zawodnik... Numer 270, pan Łukasz Burkiewicz. Działu Promocji Starostwa Powiatowego na Stynią. Witamy serdecznie. A zaraz za nim pani Sroka Nadia, Dańczak Anna, Dańczak Tadeusz. Numer 192, Chudy Roman. To kolejne osoby, które są razem z nami już. A zaraz za nimi Bartosz Aleksander, Chudziński Paweł. Naskręt Rafa, Mazurek Piotr. Linię mety przekroczył pan z numerem 210, Świtała Krzysztof.
Rozmawiamy i razem biega numer 84. Pan Rafał i pani Nadia. Przepraszam, Renata Sroka. Gratulujemy i dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, 56 minut biegu za nami, a na linimety coraz to nowe osoby. Pani Wolna Aleksandra, Piotrzyk Tomasz, Kaczmarek Mateusz, Lipiński Arkadiusz, Stańczak Janusz, Salita Lech, Pankowski Dariusz, Lidl. Polaszewski Leszek. Na linię mety biega zawodnik z numerem 135. Tata wyjdzie, bo już chciał tam za tobą biec. Śląska, Dąbrz, Małgorzata. Kolejni zawodnicy są razem z nami już na linii mety. Przypomnijmy, że w tym roku biegało nas niecałe 340 osób, a przecież w zeszłym roku było nas niecała 300, no to przecież z roku na rok jest nas coraz więcej. A linię mety przekroczył właśnie pan Ciesielski Karol z Rydzyny z czasem 57 minut i 41 sekund. Nie jest to, jeszcze jest tutaj. Linię mety przekraczają kolejne osoby. Pan Kozak, pani Kozak Adrianna, Stasiński Krzysztof, Michalak Wojciech. To kolejne osoby. A przecież na mecie czekają nagrody, czekają wierni fani, czeka upragniona woda, myślę. Kolejna osoba to Przybylak Sławek, pan Przewoźny Grzegorz. Jesteście już z nami, jesteście zwycięzcami, bowiem 10 km za wami. Zawodniczka z numerem 90, pani Machowicz Jolanta z Gostynia z czasem 58 minut i 36 sekund. I z numerem 106 nie dał za wygraną pan Sebastian Nowak. Duże brawa, który walczył z tym pomalutku. Dostałeś medal to wszystko. Panią Pawłem Marią, Dabkiewiczem Piotrem. Kolejne osoby, które są razem z nami. Pan Mieczysław Pawlak na mecie ponad 18 biegu Bojanowskiego oraz pan Zbigniew Fardus, numer 206, witamy. Numer 29 to... Z tą wodą nie wchodzimy tak blisko, przed aparatem... Kuby Robert, tak mam napisane na tablecie. Numer 112 to pan Wieniek Grzegorz z Leszna. Kolejne osoby to pan Kujk Jacek oraz Woźniak Jacek, którzy przekroczyli linię mety. A razem z nami jest już numer 25, pani Dudziak Przewoźna Izabela. Czekamy na kolejnych zawodników przed właściwie 3 sekundami. Czas przekroczył godzinę. Godzinę już trwa nasze dzisiejsze sportowe spotkanie, w czasie którym możemy wyłonić wielu zwycięzców. Numer 334 właśnie przekracza linię mety. Pan Gerard Misiaczek. Duże brawa. Godzina i 26 sekund. Piaska. Dobra, ja temu panu... Ostatnia prosta. Walka trwa do samego końca. Każde miejsce się liczy. Ale aby bieg się zakończył, musimy przebiec przez linię mety. Pan z numerem 325, Majszak Mikołaj, dalej za nim Piłat Dariusz oraz Koczorowski Robert z Krobi. Na linię mety biega nasza kolejna zawodniczka z numerem 160, pani Sobczyk Karolina. Zmaga się uczestnik z numerem 18,
pan Kijak Krystian z Leszna. A zaraz za nim zawodniczka z numerem 26. Brawo, Beata. Pani Bojek Beata z Rydzyny, która ukończyła czas, którą ukończyła bieg z czasem z godziny 1 minuty i 46 sekund. Ja to mówię. Mamy 20 minut. Dobra, mamy 20 minut jeszcze. Jest już nas coraz więcej. Coraz więcej zawodników ma za sobą dystans 10 km, a już za chwilę ten dystans pokonają zawodnicy z numerem 258 i 349. Pan Berek Julian i Jakubiak Henryk. Na linię mety biega zawodnik z numerem 190 i 263. Pan Moskwa Krzysztof i pani Wolna Iwona. Czyżby kolejny najmłodszy zawodnik rywalizował z panem o numerze 89? Pan Sobalski Stanisław właśnie przekroczył linię mety, a zaraz za nim. Nalewajko Justyna z Leszna. Radoła Magdalena, Tacka Berek Julita to kolejne zawodniczki, które pokonały dystans 10 km. W 35. ogólnopolskim biegu imienia Edmunda Bojanowskiego. Do linii mety dobiega zawodnik z numerem 238. Pan Kruczkiewicz Mateusz. Do linii mety zbliża się kolejna grupa zawodników. Pawlek Piotr, Hoffman Anna, Danielczyk Maria, Majszak Ewa, Kurnatowski Paweł, Biderman Przemysław. Już za moment linię mety przekroczy zawodnik z numerem 230. Pani Urbańska Jolanta. A zaraz za nią zawodnik z numerem 102. Pani Stachowiak Małgosia. Zaraz za nią Niemir Dominika, Przybylak Paweł. To kolejne osoby. Szymek, weź dwie jeszcze. Dwie, nie wszystkie nie weź dwie. Bo nie umie się. Proszę. Kiedy jedziemy? Ja nie wiem jeszcze. Proszę, podpalę. Kiedy jedziemy? Chłopaki, tak blisko, bo na filmie będziecie. Tam się film nagrywa z tej kamery. Jeszcze trzy kroki do tyłu. O, dobra, idealnie. Dobra, po dwie. Nie, po dwie. Ale na środku zróbcie miejsce. Linię mety przekracza zawodniczka z numerem 170. Pani Tomaszewska Kamila z Borku Wielkopolskiego i jej czas to godzina 5 minut 45 sekund. Środkiem muszą przewikać, aby na bok podać. Winiarz Karolina, Weronika z numerem 54 właśnie przekroczyła linię mety. Zespół szkół w Grabonogu, a zaraz za nim konieczny Krzysztof z Gostynia. Teraz te. A ja tam temu.
Nasze sportowe emocje trwają już godzinę, 6 minut i 40 sekund. A na linię mety biega zawodnik z numerem 149, pan Staszko Michał z Bojanowa. A zaraz za nim zawodnicy z numerem 9 oraz 151. Willak Hanna oraz Musielak Mateusz. Aha, oddajcie to ostatnie butelki bo... i możecie iść. Ja dam tej pani. Nie, oddaj, poczekaj, ja jeszcze... Jeszcze tej pani. Jeszcze poczekajmy, jeszcze kibicujmy wszystkim tym, którzy wbiegają na linię, na linię mety, którzy wbiegają w ogóle na tor przy naszej szkole podstawowej. Przecież oni walczą do końca. Przecież oni, mimo tego skwaru z nieba, walczą, aby ukończyć dystans 10 km. Przykładem jest zawodniczka z numerem 275, pani Basińska Marta, która właśnie przekroczyła linię mety. Zawodniczka z numerem 346, pani Walczek Dominika. Zaraz za nią zawodnik z numerem 148, pan Bieńczak Łukasz. To kolejni zawodnicy, którzy pokonali dystans 10 km. Szymek, jeszcze poczekaj, aż ktoś przybiegnie. Za ostatnim zawodnikiem naszego dzisiejszego biegu będzie jechał samochód techniczny, który oznacza, że wszyscy zawodnicy dobiegli do końca. Zatem poczekajmy na ostatnich uczestników naszego dzisiejszego spotkania. Ostatnie metry, ostatnia prosta przed trójką zawodników. Za chwilę ich poznamy z imienia i nazwiska. Pani Walkowiak Dominika. Bieńczak Łukasz i Walczak Dominika. Zawodniczka z numerem 7. Pani Krystkowiak Klaudia. A ostatnią prostą, już za moment, pokonają kolejni zawodnicy. Pani z numerem 141 oraz pan z numerem 287. Ratajczak Joanna oraz Tyczyński Marek. Szanowni Państwo, pamiętajmy, że aby ukończyć bieg, trzeba przebiec przez linię mety, ponieważ dopiero wtedy komputer zaakceptuje Was, że dotarliście, a my będziemy mieć komplet zawodników na naszej liście. Ostatnie siły, ostatnie walki, ostatnia walka, ale już do mety dosłownie kawałeczek i linię mety przekroczyła pani Knapkiewicz Maria, Wachowiak Kinga, Kijak Adam oraz pani Antkowiak Joanna. Przywitajmy ich na mecie gromkimi brawami. A na linię mety zbiega zawodniczka z numerem 114. Pani Mikołajska Sabina. Duże brawa, pani Sabino. Na mecie jest nas już coraz więcej ludzi ma za sobą dystans 10 km. Czekajmy na tych ostatnich, ale przywitajmy ich wielkimi brawami, kiedy będą wbiegać na linię mety.
ponieważ w tym biegu, w takiej temperaturze, w takich warunkach dzisiaj każdy jest zwycięzcą. Szanowni Państwo, dokładnie Państwo, którzy brali udział w biegu, prośba od organizatorów, abyście chipy, które dostaliście na samym początku, zwrócili tutaj na linii z mety do koszyków na to przeznaczonych. Bardzo o to prosimy jeszcze raz o zwrot wszystkich chipów. Kolejne zawodniczki wbiegają na nasz tor przy Szkole Podstawowej w Piackach. Walczą do samego końca. Nie dają za wygraną. One mają jeden cel. Pokonać dystans 10 km podczas jubileuszowego biegu imienia Edmunda Bojanowskiego. Szanowni Państwo, pamiętajmy, że oprócz wręczenia nagród dla naszych dzisiejszych zwycięzców będzie przecież również losowanie nagród dla wszystkich naszych dzisiejszych uczestników. I wjeżdżają samochody techniczne, a to oznacza, że ostatnie osoby dzisiejszego biegu są już na torze przy Szkole Podstawowej. Przywitajmy ich wielkimi brawami, a linię mety przekroczyła właśnie Zielińska Monika. Zaraz za nią pani z numerem 267, Dubiał Halina. Duże brawa, proszę Państwa. Przepraszam, ale musi pani przejść ten... Ale ja już przeszłam. No nie, bo nie... Ona już biegła. A pani już tego... Ona biegła. Chciała tej pomóc. Podciągnąć. Szanowni Państwo, przyjdźmy wszyscy na linię mety i przywitajmy gromkimi brawami dwie ostatnie nasze uczestniczki. Należy się dla nich gorące powitanie w tym jakże gorącym dniu, bo walczyły do samego końca. One są wielkie, bo mimo zmęczenia, mimo zniechęcenia, mimo trudnych warunków atmosferycznych walczymy do samego końca. 10 kilometrów dla zawodniczki 150 z numerem 152, 266 i zostało ukończone. Gratulujemy. Pani Szejek Barbara i Krzymińska Maria kończą 35. jubileuszowy bieg imienia Edmunda Bojanowskiego w Piaskach. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w naszych zawodach.